Fundacja Przystań w Ścinawie to wyjątkowe miejsce, gdzie prowadzi się warsztaty terapii zajęciowej, realizując zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. W tym obiekcie wszyscy jesteśmy gospodarzami, tworzymy sobie klimat do naszej współpracy, do działań, do realizacji swoich pasji i dlatego przeradza się to w sukces. Nasza fundacja zawsze korzysta z zadań publicznych na szczeblach gminy, powiatu i zarządu województwa dolnośląskiego i dzięki temu możemy właśnie realizować te warsztaty, inwestuje w swoją przyszłość. Zarząd województwa dolnośląskiego przekazał nam kwotą 24 tysiące złotych. Dzięki temu możemy realizować te warsztaty dla 60 osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w 3 powiatach, w powiecie lubińskim, legnickim i złotoryjskim. W warsztacie prowadzona jest również rehabilitacja wspomagająca pracę terapeutyczną i edukacyjną, przygotowującą uczestników do życia w środowisku społecznym poprzez naukę planowania, komunikowania się, decydowania o swoich sprawach oraz podnoszenia poczucia własnej wartości osobistej. Osoby, które biorą udział w tym projekcie, są to osoby, które mają bardzo zaniżoną swoją samoocenę. Wydaje mi się, że czują się jak gdyby troszeczkę gorsze wśród społeczeństwa. Natomiast tego typu warsztaty pokazują im, że uczą się czegoś nowego, potrafią o wiele więcej rzeczy zrobić. Wcale nie muszą być mniej wartościowi niż osoby normalnie pełnosprawne. Jak również przygotowujemy te osoby do tego, żeby kiedyś w przyszłości mogły sobie założyć swoją działalność, ewentualnie wyjść na otwarty rynek pracy. Tego przygotowują właśnie te warsztaty, na przykład wyrobu biżuterii, czy szycia torebek, czy ewentualnie rękodzieła artystycznego. Wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego jest dla nas bardzo ważną rzeczą, ponieważ pieniądze, które otrzymaliśmy w wysokości 24 tysięcy, jest to niesamowity zaszczyt gotówki. Właśnie z tych pieniędzy mogliśmy, że tak powiem, przygotować wszelkiego rodzaju warsztaty, które są prowadzone przez instruktorów terapii zajęciowej. Warsztaty prowadzone są w pracowni gospodarstwa domowego, w pracowni rękodzieła artystycznego, w pracowni krawieckiej, w pracowni wyrobu biżuterii i w pracowni artystyczno-muzycznej oraz w pracowni wyrobu gliny. Są to wspaniałe rzeczy, ponieważ nie stać nas często gęsto na zakup tak drogich materiałów, z których w tej chwili prowadzimy zajęcia, które są wspierane właśnie przez marszałka Urzędu Dolnośląskiego. Z tego projektu również możemy wyjechać na wszelkiego rodzaju wycieczki, czyli jeździmy do kina, jeździmy do teatru, jeździmy na wycieczki na basen. W pracy terapeutycznej szczególny nacisk kładziony jest na przystosowanie społeczno-zawodowe uczestników i osiągnięcie poprzez pracę jak najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej i samodzielności. Zastosowanie różnego rodzaju technik terapii, zmierzających do rozwijania u uczestników warsztatu umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej. Staramy się, żeby każdy tutaj z naszych uczestników miał jakieś swoje ulubione zajęcie. Pracujemy nad nimi na różnych płaszczyznach. Każdy warsztat przygotowuje do czegoś innego. Są warsztaty, które właśnie kulinarne, są warsztaty ogrodnicze, są warsztaty tutaj rękodzieła artystycznego. Mamy glinę, mamy różne też przygotowanie komputerowe, czyli mamy też przygotowanie do takiego już startu w dorosłe życie, gdzieś tam i takie umożliwiające im pracę też, znalezienie pracy. Mamy też pracownię witraży i każdy z nas tutaj z instruktorów prowadzi coś innego. Ja akurat teraz w ramach tego projektu, czyli inwestujemy w swoją przyszłość, prowadzę warsztat rękodzieła artystycznego i między innymi warsztat filcowania na sucho i na mokro. Dla mnie będzie najważniejszym tutaj, żeby ich nauczyć czegoś nowego, żeby coś mogli sami zrobić swoimi rękoma, bo tutaj przede wszystkim jest praca rękoma, praca manualna. A wiadomo, im więcej robimy rękoma, tym mamy sprawniejszy i umysł, i ciało, i wbrew pozorom nie przykładamy tak do tego dużej uwagi, ale ręce są bardzo, bardzo ważne. Sprawność rąk. Jak ja patrzę na Waszą pracę wychowawców, nauczycieli, to jestem pod dużym wrażeniem, bo to naprawdę wymaga od Was dużego zaangażowania. I to, nie ukrywam, chyba jest męczące, jednak Wasze poświęcenie to jest swego rodzaju służba, mam takie wrażenie. Trochę tak jest. Ja myślę, że wszyscy, którzy tutaj zajmują się w ogóle pracą z osobami niepełnosprawnymi, czy jakąkolwiek pracą terapeutyczną, muszą mieć w sobie taką troszeczkę bardzo dużo empatii, bo nie jesteśmy w stanie przyjść, zrobić coś i wyjść. Nie, to nie jest tylko praca nad jakimś wyrobem. To jest praca z człowiekiem, to jest praca z ich problemami, z ich słabościami, z ich radościami.
Często jest tak, że oni przychodzą do nas, zwierzają nam się, próbujemy im pomóc w jakimś rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, czy po prostu życia codziennego. Ale też jest i dużo śmiechu, dużo żartu, dużo śpiewu. Często jest tak, że nawet w trakcie, nie wiem, gotowania my sobie śpiewamy, tańczymy, coś tam, bo to nam pomaga też nawiązać z nimi taką inną więź. To jest... Często osoby też, które tutaj przychodzą na warsztaty, już są długo, to mówią, że to jest ich drugi dom. I trochę tak to jest. My ich trochę tak traktujemy, trochę nie da się wyłączyć z tego, żeby być, przyjść do pracy, zrobić swoje i pójść. Nie, to często też popołudniami musimy, czasem dzwonią do nas, piszą SMS-y, a co robicie, a co coś tam, no bo to jest ich drugi dom, my jesteśmy ich drugimi, nie wiem, rodzicami, rodzeństwem. Często już niektóre osoby nawet nie mają swoich rodziców, więc troszeczkę ich zastępujemy. No taka to też praca jest. W tym momencie prowadzimy zajęcia artystyczno-teatralne. One służą rozbudzaniu wyobraźni, kreatywności. One wzbudzają u naszych podopiecznych i kreatywność, i otwartość na świat, i podnoszą ich pewność siebie. Tak naprawdę no, do nich dociera, że potrafią wiele rzeczy zdobyć, uczą się nowych umiejętności, które mogą później gdzieś wykorzystać. Bo śpiewać każdy może, a nawet powinien. Tak, oczywiście, też tak uważam. Warsztaty mi bardzo dużo dają, dużo się uczę, dużo samodzielnej pracy. Właśnie teraz jestem na gospodarstwie tutaj domowym, gdzie akurat skończyłam szkołę zawodową. Jestem po szkole zawodowej, to jeszcze bardziej się uczę. Więcej wiedzy dostajemy. Ale oprócz tego widziałem wiele fajnych warsztatów, no, w których sam bym chciał uczestniczyć, a wy macie to na co dzień. Oczywiście. Pracownia gliny, pracownia witraży, pracownia muzyczna, tam gdzie biżuteria właśnie jest robiona, tutaj obok gdzie pan był teraz to też ogród i różne kartki, nie kartki robimy, pudełeczka, takie na prezenty. Czyli jest ogólnie super. Oczywiście, mi się tu podoba, ja się tu czuję jak w drugim domu. Kocham warsztaty, lubię tutaj chodzić, pracować. No różne pracownie tu są. Lubi pan te zajęcia? Tutaj widziałem, że z takich fajnych włókien przygotowujecie fajne, super rzeczy, obrazy. Te obrazy, kwiaty robimy. Dzisiaj takiego kwiatka sam zrobiłem tu na warsztacie dzisiaj. To jest bardzo takie mądre, życiowe doświadczenie, że jeden drugiemu może coś doradzić, powiedzieć, pomóc. Tu jest dom taki, nie tylko warsztaty, że upiękniają człowieka, czy umysł dają, ale jeden drugiemu pomaga po prostu. Taki dom rodzinny. Ta fundacja o takiej wdzięcznej nazwie Przystań, zasługuje na pomoc, na wsparcie, na życzliwość, bowiem i dlatego wspieramy tę fundację i podkreślam, że ważnym segmentem działalności tej fundacji są warsztaty terapii zajęciowej, przy czym nie jest to monotematyczny na przykład jakiś zasób wiedzy i umiejętności, tylko w rozbiciu na poszczególne sekcje te warsztaty dają podstawowe umiejętności i kwalifikacje do podjęcia nawet pracy zawodowej, bo jeśli na przykład sekcja, która przygotowuje dziewczęta do prowadzenia gospodarstwa domowego, a więc sprawa kulinariów, prowadzenia domu i tak dalej, czy inna sekcja, która podnosi kwalifikacje w zakresie pracy biurowej, podstawowe czynności z komputerem biurowe. I w każdej innej sekcji można dopatrzeć się tych elementów, które podnoszą kwalifikacje osobiste osoby uczestniczące w tych warsztatach i podnoszą szanse życiowe na podjęcie pracy zawodowej. Ale oprócz tych właśnie cech, jakimi jest kwalifikacja zawodowa, podniesienie poziomu umiejętności, na przykład umiejętność wytwarzania ozdób też, czy witraży, mozaiki, czyli nawet wysoce artystycznie obróbka artystyczna. To wszystko wymaga precyzji, smaku estetycznego, ale oprócz tych walorów ważne jest także to, że
ci uczestnicy tych warsztatów czują się dowartościowani, wzrasta ich samoocena, czyli pozytywny wpływ na ich osobowość niewątpliwie ma każda godzina spędzona tutaj na tych warsztatach. Występuje również element ważnej integracji. Oni się poznają między sobą, są z różnych miejscowości, z różnych środowisk. Do tego na przykład zauważyłem taką bardzo piękną cechę, że w pracowniach tematycznych są niektóre prace, które uczestniczyły w konkursach i zdobyły nagrody. I wtedy taka nagroda jest eksponowana w tych właśnie warsztatach, podczas tych warsztatów, i staje się przedmiotem dumy wszystkich, czyli jest jednocześnie taki zespołowa odpowiedzialność, zespołowy splendor, zespołowa radość, a więc coś, co ludzi łączy i w tym rozbuchanym, podzielonym świecie są jakieś pierwiastki, które nawet w takich właśnie, w takim wymiarze, w jakim można tutaj w tych warsztatach tę wartość można pielęgnować i rozwijać. Nasze wsparcie dotyczy nie tylko projektów miękkich, ale także części inwestycyjnej, bo również nasz wkład finansowy spowoduje tutaj budowę pochylni dla wózków. Powiem, że 3 lata funkcjonowania tej fundacji to powód do uzasadnionej dumy ze strony i pani prezes, i wszystkich tych, którzy tą fundacją się zajmują. Fundacja Przystań, która prowadzi właśnie te warsztaty, jest jedną z wzorcowych fundacji, która współpracuje z Urzędem Marszałkowskim. Piszą bardzo dobre projekty, składają do nas, otrzymali już na projekty miękkie, między innymi z tego projektu, którym dzisiaj Państwo mogą z nami gościć, ale też składają na roboty budowlane. Dzięki pomocy Urzędu Marszałkowskiemu będą mogli zamontować pochylnię, która będzie już, mam nadzieję, we wrześniu oddana do użytkowania pensjonariuszom. Chciałabym podkreślić, że dzięki zaangażowaniu i pani prezes, pani Dorocie Giżewskiej oraz pani kierownik, całemu personelowi, wszystkich osób, terapeutów, pielęgniarek, Takie wyniki są możliwe. Ludzie, którzy przebywają i w warsztatach terapii zajęciowej, i w domu pomocy społecznej, są niezwykle zadowoleni z tego pobytu. Cieszy nas taka sytuacja, ponieważ wiemy o tym jako urzędnicy, że pieniądze, środki, które przeznaczamy dla tej fundacji, są wykorzystane w 100% zgodnie z przeznaczeniem. Nie obawiamy się, że jakakolwiek złotówka zostanie zmarnowana.